Fenomenalnie uniesiona w górze ręce Grzegorza Laty. I już tylko jednobramkowa przewaga zespołu NRD. Bardzo ważne jest to, jak zawodnicy wychodzą na mecz i na boisko. Po latach to już czułem, że ten mecz będzie do niczego. Innym razem to człowiek od razu wiedział, że oni będą walczyć jak lwy. Podstawą naszą było tak, że zawodnik musi mieć kondycję na minimum 130 minut. Nie na 90, na minimum 130 do 140. Sobie rozpoczniemy rzutem wolnym. Bernard Blau, doktor Garlicki, trener inżynier Jacek Gmo. Po wzięcie decyzji w trakcie meczu jest to błyskawiczne, to są sekundy. Trzeba się bardzo szybko zorientować, czy istotnie zawodnik odczuwa tylko i wyłącznie ból. Czy jest to już nie tylko ból, ale uraz o znacznie takim bardziej długotrwałym znaczeniu, jeżeli chodzi o leczenie. Ten uraz często występuje nagle, albo na skutek przemęczenia, albo na skutek jakiegoś skurczu. No, istotnie na ogół udaje się przywrócić do gry po tych takich mikro, można powiedzieć, urazach. Natomiast urazy cięższe, no niestety zawodnik musi zejść z boiska. To jest niesamowicie trudne. Istotnie zawodnicy może moich czasów byli twardsi. Nie przejmowali się drobnostkami, jak tam było jakieś drobne skręcenie, które byśmy teraz leczyli już nie wiadomo jakimi metodami, to oni się machali ręką i szli i grali. Jednak tych zawodników trochę, tej kadry też zostało zoperowanych i wyleczonych. Nie było może na całe szczęście takich ciężkich urazów, które by eliminowały ich całkowicie z gry. To należy tylko opatrzności podziękować, prawda, że jakoś to tak przez tych 12 lat udało się oddalić te wszystkie nieszczęścia. A to łapka naszego zespołu, trenerzy Strejlał i Gmoch, obok Tomaszewski, Kasperczak, doktor Garlicki, który opiekuje się naszymi piłkarzami od lat, Jacek Gmoch. Wembley. No mecz, można powiedzieć, który się nie zapomnie do końca życia. Anglicy byli tak pewni swojego zwycięstwa, że już wydali kilka milionów funtów sterlingów na przygotowania na Mistrzostwa Świata w Monachium. Myśmy przyjechali do Londynu. Potraktowano nas jako trzeciorzędny zespół, no bo dla zawodowców złoty medal olimpijski to nic nie znaczył. No, przyjechała drużyna, żeby przegrać 6-0 z Anglikami. Kwaterowano nas w takim hoteliku trzeciej podrzędnej kategorii, na takiej bocznej uliczce, niedaleko zresztą centrum. W jednym pokoju mieszkałem z Jasiem Tomaszewskim, bramkarzem. Cały był taki splot ciekawy, przedmeczowy, no, traktowano tam wszystkie te wywiady, Angoli i tak dalej, były jednoznacznie negatywne i ci najwięksi eksperci, po co ta Polska przyjechała gdzieś tam z kraju, gdzie tam niedźwiedzie po ulicach prawie biegają. Bardzo bym powiedział w sposób nie tylko negatywny, ale co obraźliwi przedstawiali naszą drużynę, co nasi zawodnicy skrzętnie słuchali, tam Polacy byli i tłumaczyli to wszystko, więc już taka wściekłość narastała trochę. No i w dniu odprawy prowadził Kazio Górski, szefem Banku Informacji był Jacek Moch, i on tam przygotowywał to wszystko, Andrzej Strejlał. No i Kazio tam wszystko wykłada tego, a na to po zakończeniu informacji wstaje Kazio Dejna, który na ogół nie mówił za dużo. Nie opowiada się, mówi, panie trenerze, mówi, panie Kazimierze, niech się pan nie martwi, my im dzisiaj dosuniemy. Zaczyna się mecz i w 6 minucie doznaję urazu Jasio Tomaszewski, mu piłka poszła po palcach i on mi schodzi z boiska, bo on nie może grać. Pamiętam, że wkurzyłem się po raz pierwszy w życiu strasznie, no tam go
odpowiednio potraktowałem, także zmobilizowałem, także wrócił do bramki. No mecz, pierwsza połowa taka była różna, no wiadomo jak się potoczyło, Domarski strzelił bramkę, o mało drugiej bramki nie strzelił Grzesiu Lato, gdyby zostawił, prawda, te portki w ręku tego Angiola. Skończyło się to 1-1. 1-1 dawał to rezultat korzystny dla Polski. Polska wchodziła do tego finału Mistrzostw Świata. No i po meczu zawsze są te tak zwane wymiany koszulek. Myśmy jeszcze nie grali w żadnych Adidasach, w żadnych tam renomowanych firmach. Koszulki były z Wólczanki, z Łodzi. Całe zakrwawione od deszczu. Orzuł krwawił, prawda, do pępka z przeprożeniem do końca koszulki tym zawodnikom. Ale z Kaziem Dejno poszliśmy się do tej, prawda, szatni. Siedzą i płaczą. No to Kaziu mówi, nie, mówi doktor, to nie ma co się z nimi wymieniać już. Są, mają dosyć. Była pierwsza w nocy, wracamy do tego naszego nędznego hoteliku. Podjeżdżamy. A tam policja, wszystko otoczone. Druga już jest. Co się dzieje? Wjeżdżamy w tą uliczkę, a tam tłumy ludzi. Okazuje się, że w okresie tego meczu, jak już było 1-0 dla Polski, się wszyscy zorientowali, że ta Polska wyjdzie z tej grupy jako pierwsza, Polacy jechali z całej Anglii, żeby tą drużynę zobaczyć. Nasz autokar wjeżdża na tą ulicę, otwierają się drzwi, a tam flagi biało-czerwono i Anglicy zrobili w ten sposób, że z obu stron ulicy ustawili reflektory przeciwlotnicze, więc jasno jak w dzień się zrobiło. No my wysiadamy z tego autokaru i wszyscy, jeszcze Polska nie zginęła. No i na drugi dzień rano, no nikt nie mógł spać, Tomaszewski nie mógł spać całą noc, ja też nie za bardzo, 6 rano wychodzimy. No i on idzie ze mną na spacer i kupujemy pierwszą gazetę, gdzie na czołowej stronie jest Tomaszewski, moja skromna osoba, jak mu tam psikam jakimś chlorkiem etylu, bo to wtedy było w modzie, te palec, on, ja mówię, widzisz Tomek, mówi, popatrz, widzisz, jesteś pierwszym bramkarzem świata, no dlatego, że tytuły brzmiały, Anglia za burtą, koniec świata. Halo? Halo? Halo Warszawa? Puśćcie mnie na chwilę na antenę. Przed chwilą mieliśmy komunikat, że mecz odbędzie się, na pewno się odbędzie. 70 tysięcy widzów na stadionie, 29 stacji telewizyjnych, 21 radiowych. Za chwilę piłka rozpocznie swój 90-minutowy taniec. Drugi natomiast był taki mecz za czasów Piechniczka, mianowicie przed Mistrzostwami Świata w Hiszpanii. Graliśmy mecz w NRD ostatni. Był to okres naszej Solidarności, bo to był rok 1981. I wtedy ja zażądałem, że jedzenie, wszystko ma być w polskim konsulacie w Lipsku. No na to nasze władze, biuro polityczne nie wyraziło zgody. W takim razie ja biorę swojego kucharza i swoje pełne jedzenie. I istotnie po raz pierwszy w samolot załadowaliśmy wszystko. W poprzednich spotkaniach, tam gdzie graliśmy o Mistrzostwo Europy, dwukrotnie z Niemcami, zawsze moja drużyna, która do przerwy prowadziła, po przerwie siadała. Po przerwie wychodzili i w ogóle nóg nie czuli, jakby z waty byli. Prawdopodobnie ci nerdowcy podawali herbatę czy kawę ze środkami usypiającymi, spowalniającymi. Powiedziałem, nie, tym razem to nie pójdzie. Więc pełne nasze wyżywienie, wszystko, chleb, masło, wędliny, łącznie z wodą. Łącznie z wodą. Wszystko wzięliśmy z Polski. Pełna kontrola, więc nasz kucharz wszystko przygotowywał, miał pomocnika. Tak to jest na tych mistrzostwach, na wszystkich, teraz to tak się odbywa. Pełna kontrola, co kto niesie, jak niesie do momentu, kiedy oni spożyli. Odprawa jest, Piechniczek mówi, był taki zwyczaj, że zawsze się pytał, czy doktor coś ma do powiedzenia. Czy tam, ja mówię tak, mówię, słuchajcie, jak ktokolwiek w czasie przerwy
przyjmie od gospodarzy szklankę herbaty, czy wody, czy lemoniady, to mówiąc kolokwialnie, nogi z depo wyrywa. Pamiętam, że Zbyszek Boniek do takiego dostał popędu, mówi tak, doktor mówi, ma rację, mówi, który zawsze był taki bardzo impulsywny i tak się stało. Skończyło się to sukcesem Polski. Polska wygrała 3-2 i weszła do tego finału Mistrzostw Świata. Trener niemiecki, który był, którym się znałem już też, pamięć nie ta, schodząc z tego mówi, no Janusz, zwolniłeś mnie w dniu dzisiejszym z etatu, z miejsca pracy w związku. Ja mówię, mój kochany, tyle lat się od was uczyłem, że wreszcie dojrzałem, jak to się, prawda, przygotowuje zespół, żeby wygrać. Taki mi aplauz drużyna zrobiła, odśpiewali 100 lat na cześć doktora, aż mi było głupio, a jak wracaliśmy tym czarterem w Katowicach, wylądowaliśmy, to piechniczkę i mnie na rękach ludzie z samolotu wynieśli, więc nie wiem skąd to, prawda, się jakoś rozniosło, że tak to było wszystko przygotowane i to są wspaniałe momenty i szalenie takie sympatyczne, prawda, dla człowieka wspomnienia.